22 to 29 lutego 2016 roku. Tydzień niesie prognoza astrologiczna. Ryszard Brzezicki, zapraszam. W tym tygodniu jest naprawdę bardzo dużo w znaku ryb naszego działania. I musimy to wykorzystać. Nazwijmy to do dna. A jakie są w tym tygodniu korzyści? Ten tydzień rozpoczyna właściwie księżyc w lwie. Panna z kolei nam bardzo wzrasta. Wenus jest dosyć sporo zjawisk naszych jest w rybach, chociażby takie jak Słońce, Neptun, czy też Chiron. Słońce i Neptun zbliżają się do siebie. W tym tygodniu, o dziwo, możemy zauważyć gwiazdę Dawida. Dwa doskonałe trójkąty, które rysują się na nieboskłonie. Od Saturna idzie trygon, a drugi od Słońca buduje się. Gwiazda Dawida to idealny system dla duchowości naszej. Tworzy dla wszystkich nas fantastyczną podstawę kariery. Przede wszystkim w biznesie. Tylko jedna rzecz. Nie spocznij na laurach, ponieważ tutaj to przede wszystkim ciężka praca, bo na szczycie jest Saturn. Szósty dom w tym tygodniu jest bardzo silny i wzmocniony naszym księżycem. Cokolwiek byśmy zrobili, to ten tydzień jest wspierany przez gwiazdy. Wszystko, co robimy, powinniśmy zrobić dla siebie i dla innych. I w tym tygodniu możemy wprowadzić nowe osoby w nasze myślenie, w nasze struktury, w nasze działania, które nam pomogą zyskać jak najwięcej. Nawet jeżeli jesteś bardzo nieśmiały, mów bardzo dużo i coraz więcej. Korzystaj z tego. Jest możliwość wprowadzenia nowego partnerstwa w naszym systemie pracy. Korzystajmy z tego. Ze względu na to, że Neptun znajduje się nadal w rybach, możemy coś przeoczyć, on zamydlić, czy też zatuszować. Nie dajmy się. Jakich wyzwań możemy się spodziewać w tym okresie? W tym tygodniu jesteśmy pomiędzy Słońcem a Księżycem, tylko że Księżyc znajduje się w znaku Lwa, a Słońce w znaku Ryb. Najważniejszą rzeczą jest zadać sobie pytanie, co inni myślą o nas, jak nas odbierają i jak nas cenią. Z kolei ryby, czy jesteśmy uzależnieni od innych i od miłości? A jak czujemy się, kiedy ludzie nie zgadzają się z nami? Czy próbujemy zrozumieć to, że oni mają rację? Przecież możemy przyłączyć się do nich, bez względu na to, i być kochani przez nich. Są to bardzo istotne pytania. Przede wszystkim musimy wykorzystać tą fantastyczną gwiazdę, która buduje się, Dawida. W tym tygodniu musimy zaakceptować to, co idzie z naszej duszy, to, co jest w nas. Do wszystkiego,
co chcemy zrobić i to, co robimy. Co jest najważniejsze w tym wszystkim? Pokażmy nasze słabości. W tym tygodniu zdejmijmy maski i barwy ochronne. Ukażmy się. To jest bardzo ryzykowne, ja wiem, ale przede wszystkim kosmos żąda tego od nas. I miejmy nadzieję, że otrzymamy błogosławieństwo w tej kwestii. Zróbmy w tym tygodniu proste ćwiczenia. Zapytanym, jak się czujesz? Odpowiedzieć szczerze, jak tylko jest to możliwe. Boję się nowej pracy. Popełniłem błąd wczoraj. Zapomnij o tym, co ludzie powiedzą o tobie. Bo nikt nie zadaje sobie pytania, co mam myśleć właśnie o tobie. Skorzystaj z tego. Każdy jest zajęty wyłącznie swoją osobą i nikim więcej. W tym tygodniu realizuj wewnętrzną nutę realizacji siebie. Tym szanujmy uczciwość wobec siebie, bez względu na opinie innych. Weź pod uwagę to, że inni ludzie nie będą ciebie w ogóle oceniać. W dodatku kosmos zawsze nam powtarza. Więcej prawdopodobności możemy dać wszechświatowi. Życzę wszystkim przejrzystego i błogosławionego tygodnia. A przede wszystkim miłości.